cwaniak wbija na rejony i zobaczymy, co dzisiaj ukradnie dla swojej ukochanej blondyneczki Paris Hilton. Cokolwiek, no nie mam żadnej, po prostu żadnej nazwy. I nie wiem czemu, ale więcej hiposów wymyślać nie będę. Więc level 6, zobaczymy, co będę dzisiaj oferował. Więc level 6. Level 6, dziękuję. Nie chciało to działać. Ok, czyli już widzę, że mamy tutaj dwóch policjantów na początek, które mają. To ma, co ma być? Czy on ma mid postój. A tu, że to miał, że to będzie idealny moment, żeby tutaj okraść właśnie Tulsy. Że tu. On teraz się tutaj przejdzie, za chwilę zatrzyma, odwróci do boku. What the fuck? Tamten gościu też tutaj patrzy. Okej, okay, szybko musimy Tulsy wziąć. Uciekamy tutaj. No tak, lecimy pierw po te najłatwiejsze pieniądze, czyli tu. Tu. Jak będzie przechodził do postoju, trzeba przebiec szybko do tego domu. Więc szybko, go. Nie wiem, czy nie będzie ryzykowne, ale zaryzykowałem i się udało. Więc pierwszy dom obrabujemy. Potem oczywiście ten cięższy, który będzie miał podwójny postój policjanta. Stu. Go. Wow. Wait. On mnie goni jednak. Czyli jednak to tylko było wtedy z tym levelu policyjnym. Tak specjalnie. Inaczej nas gonią. To mi się podoba. To mi się nawet bardzo podoba, że ja mogę po prostu mieć szansę jeszcze na ucieczkę, a nie, że raz mnie zobaczy koniec. Okej, no Sneaky Bash nam nie wszedł, don't get spotted. Ale trudno. Mam zamiast też level, to jest dla mnie bardzo ważne. Okej, donaty. Get donuts to distract cops. Click on the donut icon to lay it out. Okej, czyli klikam sobie na przykład na W. No to jest na donacie, aha. Czyli jeżeli zrobię, pójdę tutaj. Okej, zobaczył mnie. To jest w sumie dla nas nawet lepsze. Się zastanowię. Teraz, jeżeli kliknę W. A, to się wtedy skupi. Zobaczcie, czy go, jestem ciekaw, czy go zobaczy. O, zobaczył. Pyszny ponczulek, oczywiście. O, ale pyszny ponczulek. No ja teraz sobie przez ten czas oczywiście obrabuję domy, bo przecież musiał być policjant na służbie, który mnie mógł się oprzeć pięknemu ponczusiowi, a my w ten sposób ogarnęliśmy nasze wszelkie pieniądze i możemy znikać. Domy 4700, jednakże na razie do Sofii jeszcze nie będziemy uderzyć, ponieważ to nie jest nasz cel. Mamy donat tutaj do wzięcia oczywiście, więc sobie od nich zaczniemy. Muszę tylko pamiętać, że oczywiście donaty się kładą od razu pod nogi. To jest bardzo ważna informacja, że nie ma czegoś takiego jak... kurczę, poczekajcie, tu. Nie ma czegoś takiego jak... wybierz miejsce, w które chcesz rzucić tego pączka. O, czemu ja tutaj rzuciłem pączka? What the fuck? Zobaczył mnie. Shit, my ass, shit. No one can hide from me. Po czym nagle się zhajdowałem przed nim. O, tamten zobaczył tego pączka, najgorzej. To nie był dla ciebie pączek. To też nie był dla ciebie pączek. Nie mówcie, że to się uda. Nie mówcie, że to się udało. Już byłem święcie przekonany, że jest po mnie. Zobaczy mnie dwój... O, drugiego pączka zobaczył, skubaniec. Słuchajcie, schowam się do tego, żeby ogarnąć więcej tras. Okej, czyli on se pójdzie tu. Jak pójdzie przez mniej więcej środek, to wtedy muszę złapać szybko się za to otwieranie. Teraz. Okej, mamy to i nie powinien mnie zobaczyć. Nice. A to uniosłem cię w... Okej, czyli nie mam możliwości wzięcia większej ilości pączków. To jest bardzo ważna informacja dla nas na przyszłość. Żeby
uważać na to klikanie W, bo tutaj to, co się stało w tym miejscu, to jest po prostu tragedia, że tam postawiłem pączka, ale będę przynajmniej wiedział na przykład. Collect all the money. Tutaj money leży. Nie zauważyłem tego hajsiwa i ogólnie level 9, okej, czyli jeszcze jeden przed tym specjalnym. Okej, tu jest jakaś. To turn off the alarm, force the electric box. Czyli muszę sobie pójść po toolsy. Są toolsy. Włączyć alarm, dopiero potem mogę się wkradać. Ciężko będzie. Alarm jest tylko tu, więc idziemy tu. Rzucamy ponczusia. No, donut, oczywiście. Dawaj. Mamy wire cuttera. Teraz lecimy tu. Pewnie złożymy to, nadzieją, że, znaczy, tak żeby się upewnić, że to nie jest czasowe, no nie? Co otworzymy? Teraz tu się schowamy, na chwilę za domem. On będzie wracał w drugą stronę. Tak jest. Teraz mogę pójść sobie do electric boxa. Włączyliśmy alarm, teraz mogę się wkrasić, dobrze rozumiem. Mamy nasze pieniądze i Jezus, prawie wpadłem. Wydaje mi się, że zebrałem wszystkie tym razem. Już nie powiem teraz sytuacji, że nie zebrałem całego hajsu. Dokładnie, nie zespotowany i zobaczyłem wszystkie pieniądze. A teraz idziemy na nasz level specjalny. Level, w którym powinno być ciężej, okej. Niezespotowany. Pamiętajmy, tutaj jeżeli nas zespotuje auto, to jest tragedia, koniec, finito, tak? Więc tu mogę sobie pójść. Po te pieniądze. Superancko. Okej, tam nic nie było. Teraz te pieniądze. Tu. Teraz on skręci. Więc muszę czekać. What? Jaka sytuacja niezręczna. Że mnie w takim miejscu złapał. Hej, cyk. Zawróć się. Dobrze. Żeby ten berbeć mnie tu zobaczył. Teraz tu. Co, ja bym musiał się tu ustawić w takim razie? Boże jedyny. Zapomniałem prawie o aucie. Auto też było tutaj zabójcze. Okej. Okej, dostawiam hajs, ale tu jest jeszcze ta seteczka. Chcę zaryzykować tą seteczkę, co? Chcę ją zaryzykować. Wiedziałem, że ją chcę zaryzykować. Potem tak musiałem czekać, żeby ten zawrócił. Zawracaj do domu. Tak jest. I otwieramy bank. Pieniądze z banku są na naszym koncie. Przelew udany. O nie, teraz trzeba się tutaj skupić, tylko nie skrzęcone. Okej. No i nie da się już teraz spierniczyć. Wsiadamy do auta. Peace, yo! Wszystkie pieniądze możemy uderzyć do Sofii teraz. Mańka. Wiem, że było krucho z nami. Wiem, że prezenty, które ode mnie dostałeś, już nie są tak super. iPhone? Pewnie już wyszły trzy kolejne. Bo tak szybko je produkują. Piesek? Okej, no piesek może jeszcze być. Okulary pewnie już potłukłaś. A perfumy się pewnie skończyły, więc trzeba się troszeczkę bardziej rozpieścić. Polecimy w coś, co wydaje mi się, że jest bardziej wartościowe w oczach kobiety. Czego ja niekoniecznie może bym to uznał za coś wartościowego. Czyli płaszcz. Zacznijmy od płaszczu, tak, już widzicie, jaka taka diwa się robi. Kocham je bardzo, to jest oczywiste. I teraz, żeby troszeczkę nam pobłyszczała, musi nam kobieta zacząć błyszczeć. Więc zaczniemy sobie od brylantów wszelkich. Ale zaczniemy od kolczyków. Kolczyki takie, powiedzmy, najmniejsze. Wydaje mi się, pomimo, że kobiety to często widzą i tak dalej, ale to wydaje mi się, że kolczyki tutaj będą tymi najmniejszymi elementami. Później pójdziemy w naszyjnik. Wiecie, tutaj jeszcze mam jeszcze bardziej rozkładać, że brylanciki na szyi i tak dalej. Ale chodzi nam o to, żeby nas poślubiła, tak? Czyli teraz trzeba mieć pierścionek. To niech będzie, powiedzmy, taki pseudo zaręczynowy, chociaż to nie jest zaręczynowy. Zaręczynowy będzie jeszcze większy. I zostało nam trzy rzeczy. Auto, cycki i dom. Domu nie bierzmy na początek, znaczy na razie nas nie jest jeszcze, ale powiedzmy o planach w przyszłości. Dom będzie naszym finałowym celem. Czemu? Ponieważ jeżeli weźmiemy dom, miałby wtedy wszystko. Może i nie ma auta i tak dalej, ale
pokazuje, może pokazać, że jest niby bogata, ma dom, czyli może zaprosić swojego jakiegoś kochasia, on będzie robił resztę rzeczy, więc o domu musimy zapomnieć na razie. Auto? Jeszcze do tej podróży jej nie potrzeba, więc chyba wiadomo, co nam zostało i w co pójdziemy. Jednakże zobaczymy, jak tam będziemy wyglądać z funduszeniem, ponieważ jeżeli będziemy stać na cycki i na auto, te dwie się rzeczy odhaczy za jednym podejściem. Jednakże to materiał, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek z gry Super Sneak, było już troszeczkę ciężej, ale gra mi się naprawdę dalej podoba. I podoba mi się, że się powoli rozwija, więc widzimy się to w kolejnym odcinku z naszej gierki. Wiem, przepraszam raz jeszcze za te 10-minutowe odcinki, ale przyrzekam, że jak się poczuję lepiej, to też jakoś się tym nadrobi. Chyba. Mam nadzieję. No to tyle, ja się żegnam. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Widzimy się już w kolejnym odcinku jutro. Siemanko, peace. Yo! Baby, I'm a bad boy. I might hurt you. I need a therapist and a perk too. I need cash flow. You fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.